Konnichiwa, Andy des. Zapraszam na 200. odcinek japońskiej prowincji. A coś tu sprzedają po drodze, przy ulicy. Zerknijmy. Tym razem jest to taka malutka budka przygotowana tutaj z rzeczami. Postojen, nie wiem co to jest. A tutaj co? To są grzyby shiitake. 3 sztuki za 100. No to nie są tanie rzeczy, grzyby shiitake. 3 za 100. Wygląda mi to jak liście laurowe. Być może. Kapusta też po 100 i pekińska też, tylko że no, ta kapusta taka już jest dosyć nie pierwszej młodości. Dzisiaj z tych rzeczy niczego nie potrzebuję. Odcinek 200 japońskiej prowincji. Nabiorę sobie tylko wody ze źródełka po drodze i zaraz zaczynamy, to znaczy jedziemy po przygody. Na japońskiej prowincji samochód musi być wielofunkcyjny, czyli buty do wędrówek górskich, dodatkowe buty i skarpetki na zmianę, zestaw koszyczek do wizyt w onsenie, czyli w skład, w którego wchodzi ręcznik, szampon, jakiś tam krem do ciała czy balsam, reklamówka na wypadek nieprzewidzianych zakupów w sklepie, no i oczywiście teraz doszły mi jeszcze butelki na wodę. Chodźmy. Oto dobrnęliśmy do 200 odcinka prowincji, japońskiej zresztą. Kolejny wodospad. Jest ich tutaj całe mnóstwo w tym kraju. Moi drodzy, witam serdecznie wszystkich nowych patronów, którzy zdecydowali się wspierać kanał. Pozdrawiam również serdecznie wszystkich dotychczasowych patronów, którzy nieustannie wspierają. Jest was coraz więcej i to miłe, że ktoś jednak docenia moją pracę, mój czas włożony w to, co możecie później sobie obejrzeć. Chciałem pozdrowić serdecznie Wojtka z Glasgow od Gosi J. Prawdopodobnie razem teraz oglądacie. Tak przynajmniej pisała Gosia, że często oglądacie razem. Dochodzę do takiego momentu, gdzie widzę, że ta ścieżka też kiedyś tędy prowadziła dalej, tylko że doszło do jakiegoś tutaj zawalenia, obsunięcia głazów. Nie wiem, czy później, czy wcześniej jednocześnie była też droga zrobiona tędy, aby obejść to zawalisko. No i teraz tutaj trzeba będzie przeskoczyć po kamieniach tam dalej. Ale tu widać to wyraźnie. Widzicie? Tam dalej jest znowu ścieżka. Z tej okazji 200 odcinka poprosiłem też pewne osoby, które znacie, o kilka słów. Zobaczcie, co mają do powiedzenia. 200, całe 200. Wow, ile Michał się napracował. Szkoda, że nie było mnie w tych 200 odcinkach, ale czuję zaszczyt, że byłem dużą częścią i mam nadzieję, że nadal jestem i będę częścią naszej japońskiej prowincji. Oczywiście za Kyushu tęsknię bardzo. Trudno nie tęsknić za Kyushu, jest to fantastyczna wyspa. Nie tak bardzo popularna w Japonii, ale i niedoceniana przez turystów. Ale jest przefantastyczna i kto jak to, ale Michał lubi ją eksplorować w bardzo fajny sposób. Za czym bardzo tęsknię i pojechałbym oczywiście na kolejną przygodę z dyrektorem sieci, który by latał dronem, a ja bym się pchał oczywiście tam, gdzie nie trzeba. Oczywiście jak Marysia również poszła znowu się czołgać ze mną w jaskiniach, czy wspinać się tam, gdzie nie powinniśmy, czy chodzić na skraju kraterów aktywnych wulkanów. Jestem najbardziej za, ponieważ trzeba być w życiu trochę walniętym. A kto jak to, ale my jesteśmy. Również mam nadzieję, że wszystkie osoby, które poznaliście łącznie z Basią i jej wspaniałym mężem Nao, który dba o nią bardzo, będziemy mogli wszyscy w 5 albo nawet 6 z kumplem Kevinem i jeszcze z Haru i z innymi osobami wszyscy pojechać i znowu eksplorować Kyushu, ponieważ Kyushu jest taką niekończącą się historią, więc myślę, że Michał jeszcze wam zagwarantuje sporo rozrywki
I jak tylko będę w Kyushu, na Kyushu, to od razu gwarantuję, że wydam znać. Nie wiem, kiedy to będzie, ale kiedyś to będzie. No, trzymajcie się. I'm here. Hey everyone. Hello from Sendai, from north of Japan. Yep. It's quite cold place here. But we are getting warmer every time we watch Michał's videos. Michał. Exactly. Congratulations on your 200 episodes. Yep. Wonderful. And then, so also you guys watch all of watches, so you're very lucky. So like, you can traveling in Japan from Michał's video, and yeah. We envy you. Mm-hmm. We wish we could travel together with you. Yeah, right. That's right. Yeah. Anyway, congratulations. Congratulations. And, yeah, that's it. Bye. Cześć dyrektorze sieci i jego widzowie. Jestem Ignacy z Japonii. Pojawiłem się na tym kanale 2 razy i bardzo miło wspominam wspólne wycieczki. Lubię ten kanał za to, że pokazuje niekoloryzowany obraz Japonii i życia w tym kraju. Teraz mieszkamy daleko od siebie, ale czekam na twoją wizytę na Hokkaido. Pozdrawiam z jeszcze zimowej części Japonii. Hej! Trochę u mnie tutaj mało słonecznie dzisiaj, ale najważniejsze, żeby słońce świeciło nad japońską prowincją. Ja tak tylko szybko chciałam złożyć życzenia i gratulacje z okazji 200 odcinka, życzę Ci jeszcze przynajmniej 200 więcej. No i pozdrowienia ze Szwecji i do zobaczenia! Nie jest to coś jakoś specjalnie uczęszczona miejscówka, z tego co widzę, bo dzisiaj jest długi weekend w Japonii. Nie ma nikogo poza mną. No stoi tam na parkingu auto, człowiek siedzi w środku, ale myślę, że to jest bardziej na zasadzie często pracownicy w jakichś firmach, którzy gdzieś tam jeżdżą, to właśnie podjeżdżają sobie na tego typu parkingi przy jakichś atrakcjach w czasie swojego dnia pracy, jak mają przerwę i odpoczywają. Chodźmy bliżej zerknąć. Tak sobie pomyślałem, że skoro 200 odcinek prowincji, no to musi być coś takiego typowego dla prowincji. O, tutaj lepiej widać te głazy, więc taka standardowa prowincjonalna eksploracja. No i akurat wodospad się pojawił. I dookoła otaczająca nas coś w rodzaju kanionu. Tutaj zwłaszcza ta strona, widać, że te głazy są takie wychylone do przodu, góra zwłaszcza. A dół jest bardziej cofnięty. Zauważyłem jeszcze informację na tablicy, bo sam prawdopodobnie nie wypatrzyłbym. Mianowicie tu w dole jest ten kanion z wodospadem, natomiast tutaj pod tą skałą jest taka właśnie grupa bardzo starych figur, które bardzo ciekawie wyglądają. Wow, wspaniale wyglądają. Pięknie obrośnięte. Te tutaj to już w ogóle. Ależ piękna. Taki rzut okiem na sytuację wam zaprezentuję, czyli tu one sobie stoją, a tu mamy taką skałę, dosyć wysoki klif tutaj jest, pionowo ścięty.
Tutaj wygląda na to, że można byłoby tam się przedzierać przez te chasze i być może dostać się na górę tego wodospadu, tam skąd on spada. Ale to nie jest zadanie na pewno na dziś, ponieważ jest to dosyć mokro w tym rejonie i sypie się to wszystko. Piękne, malownicze miejsce. Można tu cały dzień spędzić spokojnie. Wróciłem teraz na parking tutaj, gdzie zacząłem. I tak jak widzicie, tam w dole jest dojście do wodospadu. Szliśmy tędy. I tutaj jest wyjście na górę, natomiast chciałbym jeszcze tam dalej pójść, kontynuować, zobaczyć, co kryje się tam dalej za tym tutaj małym mostem, wiaduktem. Ale najpierw muszę coś przekąsić, wypić kawkę. Jak wiecie, od kiedy kupiłem sprzęt turystyczny, zawsze jest ze mną. A zwłaszcza w takich sytuacjach. Nawet mam większą butlę teraz jeszcze. Jak nie muszę nosić na plecach, nie idę w góry, tylko mam obok samochód, no to lepiej jest mieć tą dużą przy sobie. A tutaj zobaczcie, idealnie strefa piknikowa cała dla mnie. Dwie minutki i gotowe, to jest kuchnia podana do stołu. W takim miejscu nawet podeszła buta prawdopodobnie smakowałaby nieźle. Posilony jestem, gotów do dalszej eksploracji. Pełen energii. W dalszym ciągu nikogo nie ma. Jeden samochód się tu pojawił ze zwiedzającymi w całym tym czasie, jak tu jestem, a jestem tu już dobre dwie godziny, myślę, że ponad nawet. Teraz zauważyłem ostrzeżenie przeciwko wężom. Kolejne ostrzeżenie przeciw wężom. Kurtka wodna. Ok, więc teraz idziemy w lewo. W tą stronę. I zobaczmy, co tu się dalej ciekawego kryje. No samo to koryto już jest ciekawe. Pamiętacie, jak kiedyś z drużyną cebul spacerowaliśmy takim kanionem w głębi gór. Takim korytem. Kolejne ostrzeżenie przeciw wężom na drzewku. Motyla noga, muszę patrzeć pod nogi, bo to jest naprawdę taki teren typowo wymarzony dla węży, zwłaszcza to koryto tam rzeki, jakieś gałęzie wielkie, opadłe i tak dalej. Co my tu mamy? Kałapuru. Rzeczny basen? Ale zardzewiałe. Wow! Spójrzcie na to, co ja tu widzę po prawej stronie. Tutaj jest naprawdę basen. Opuszczony basen. No tego to jeszcze nie grali. Opuszczonego basenu jeszcze nie spotkałem nigdzie, zwłaszcza w środku gór. Jest zjeżdżalnia. Kanał, którym woda dochodziła. I koryto tego basenu. Wow, co za klimat. Czyli tutaj woda z tej rzeki zasilała ten basen. Ale dlaczego? Czyżby... Ciekawy jestem, czy ze względu na węże to miejsce zostało opuszczone, czy po prostu tak jak wszystko, depopulacja, no bo spójrzcie na tą tutaj alejkę. Chodnik ładny był zrobiony, jest ładna kostka, ale tutaj jest wszystko krzakami zarośnięte. Teraz tylko i wyłącznie dlatego mogę tak w miarę swobodnie przejść, bo to jest wszystko suche i jest po zimie, ale tutaj za 3 miesiące to będzie burz, bez maczety ciężko będzie tędy przejść. Tutaj schodki mamy, wejście na górę. Aha, czyli to był taki budynek, jakaś przebieralnia, coś takiego zakładam. Tak, tutaj jest symbol męski, a tam nie widzę damskiego, no ale zakładam, że tam, czyli to była przebieralnia. Kurtka wodna. I tam w oddali te góry. Tutaj cały czas praktycznie nasłoneczniony ten rejon. Zaraz tutaj zrobimy ujęcia z góry, żeby to wyraźnie zobaczyć. Dobrze, przejdźmy kawałek dalej. Zobaczmy, co się tu dzieje. Czyli taki sobie... I równolegle tam z tamtej strony przebiega ta rzeka, to koryto tej rzeki. Co? A tutaj dalszy ciąg? O, wow, zobaczcie, zjeżdżalnia tam jest, taka niebieska. Chyba to widać. Niesamowite. Czyli tam
czyli tam była zjeżdżalnia i jednocześnie kanał, myślę, doprowadzający wodę. Tutaj widać kratkę, pod którą też przebiega kanał doprowadzający wodę, czyli ta woda cały czas się tutaj lała oczywiście, no bo tak musi być w zjeżdżalniach wodnych. I tutaj sobie zjeżdżali i co? I tam na pewno na dole drugi jest, kolejny, ale numer. Idziemy dalej. To jest przykre, że to wszystko tak jest opuszczone. Tak, już widzę, tam jest kolejny basen na dole, ale numer. Tylko spójrzcie na to, jak to niesamowicie wygląda. A tu dalej, co się dzieje? Czym to, dokąd prowadzi dalej ta ścieżka? Jestem ciekaw. Patrzę pod nogi, kurczę, bo nie chciałbym tutaj zostać ukąszony. Nie mam tu zasięgu telefonu, jestem sam, więc musiałbym sobie sam wysysać jad. A że jogi nie ćwiczę, to byłoby prawdopodobnie ciężko. Aha, i co? I tutaj już koniec chyba tego szlaku, tej ścieżki, tak zakładam. A tutaj jest też piękna ścieżka. Tamtędy może zejdę, tam będzie lepiej, bo tutaj te krzaki są straszne. Tu jest troszkę łatwiej, zejdźmy tędy na dół. Przecież też krzaki. No, tutaj ławka. Rodzice mogli sobie na przykład tu siedzieć, chillować, pić kawkę albo ramen robić. Dzieciaki sobie tu. Jest ten pierwszy basen. I o, proszę bardzo, jest zjeżdżalnia. Woda leciała stamtąd. I hops, do drugiego. No tak na oko myślę, że gdzieś z 1,5 metra tutaj jest. W tym najgłębszym miejscu. Tak dookoła tam obszedłem. Myślę, że macie tutaj orientację w terenie już mniej więcej. Wow. Ale to było fajnie. Nieprawdaż? Latem wymarzone miejsce, żeby sobie tu przyjść i pośmigać. No i tu jest ta pierwsza zjeżdżalnia, o której mówiłem. Z której jednocześnie cały czas się nalewała świeża woda. Pierwszy mój opuszczony basen, który odnalazłem. I tutaj dalszy ciąg, czyli to koryto, stamtąd biegnące od wodospadu. Fantastycznie, wszystko pozarastane jakimiś krzakami. Tak, no teraz ciekawy jestem mocno, czy to ze względu na węże zamknęli, czy po prostu przestali ludzie przychodzić. Zostało zaniedbane. Zobaczcie tu, jakie pięknie zrobione w półokręgu schody. Można było sobie tu siedzieć, obserwować ten wspaniały kanion tutaj, wspaniale wyglądający. Tam jakaś rura olbrzymia jest, taka metalowa, która widać, że skądś spadła. I tam kolejna u góry, czyli tutaj, no tak jak wszędzie, dochodziło do jakichś obsunięć. I po tajfunach takie rzeczy też się dzieją. Zerknę jeszcze tutaj kawałeczek, spróbuję przejść dwa kroki. Im bardziej w tą stronę, tym bardziej to wszystko jest zarośnięte. No węże mają tu wymarzone warunki, piękne terrarium mają tutaj. Tam, wow, tam widzę, jest jakiś odpływ wody był prawdopodobnie, jest taki kanał i na nim te rury i jedna tutaj właśnie leży i ona tutaj pewnie tak przechodziła. Tu drzewo się zawaliło. Kurtka wodna. Jakaś jama tam jest. Tam kolejna, tam dalej. Chodźmy tu jeszcze kawałeczek. Zobaczmy, co się dzieje. Jest dużo bambusowych lasków w tym rejonie i tutaj też bez przerwy słyszę, jak strzelają te bambusy. Aha, no i teraz jesteśmy w miejscu właśnie, gdzie ta zjeżdżalnia. Gdzie tutaj dochodziła? I tutaj mniejszy basenik. Tutaj jest mniejszy basenik.
i stamtąd zasłonięty odpływ, którym to najwyraźniej woda już odpływała. A tu na drzewie kolejne ostrzeżenie przeciw wężom. Ebi ni. Po japońsku wąż to znaczy ebi. No, muszę powiedzieć, że chodzę po lasach, górach i różnych miejscach, ale jak widzę któreś z kolei już ostrzeżenie przeciw wężom na czerwono z wykrzyknikami, to tu znowu zobaczcie, zrobione pięknie schody, gdzie można sobie siedzieć tutaj nad tym kanionem i relaksować się. I teraz co? Tutaj dojście do, tak jak mówiłem, odpływ wody z tego basenu w tą stronę. I tu, i to już nie ma, jest basen, tylko to już jest koryto, które już tam odpływa do tej rzeki, do tego kanionu i płynie sobie dalej woda. No i tam dalej można byłoby jeszcze udać się na wędrówkę, tak jak to z cebulami kiedyś byliśmy w innym miejscu, i eksplorować, i myślę, że jeszcze prawdopodobnie jakieś ciekawe rzeczy może byśmy tam znaleźli. Widzę tu jeszcze coś w rodzaju jakiegoś mostka metalowego, nie wiem co to jest, coś mi wpadło mi w oko, nie wiem czy widzicie to. Tutaj jest coś w rodzaju jakiegoś metalowego mostka, kładki, a to jest tak zarośnięte, że już nie jest, myślę, od bardzo dawna używane. Panie wężu, ja tylko na chwilę. Tutaj dokładnie ten wielki krzak wyrósł na wprost wejście, tak jakby na tę kładkę metalową. No dobrze, to tyle na tą chwilę, myślę. Chyba tego nie było w planach, żeby takie krzaki tu wyrosły. Myślę, że ta jubileuszowa eksploracja potoczyła się całkiem nieźle, czyli było jak zwykle wodospad. To już jest w większości eksploracji się zdarza, w wielu, nie w większości, ale w wielu. Czyli był wodospad, było niespodziewane miejsce odkryte, piękna przyroda. A co najważniejsze, mamy dziś wspaniałą pogodę. Jest 22 chyba stopnie, 21 albo 2 miało być według programu. Więc idealnie. Tak się to prezentuje z tego mostu. I tam dalej baseny. A tutaj z kolei na tą stronę w oddali wodospad. Jest pięknie. Ech, ta prowincja. Jeszcze tą drogą by się chciało pojechać. Zobaczyć co tam jest. Dobrze, nie dziś. Tyle na dziś, moi drodzy. Miło mi, że przynajmniej niektórzy z was prawdopodobnie wytrzymali ze mną już te 200 odcinków. Ale to jeszcze nie koniec, bo myślę, że będzie ich dużo, dużo więcej. Będziemy dopisywać kolejne zera. Cześć, do zobaczenia w kolejnej 201 przygodzie. Konnichiwa, Andy des. Zapraszam na 200 odcinek japońskiej prowincji. Cześć wszystkim, pozdrowienia. Konnichiwa, Andy des. Zapraszam na 200 odcinek japońskiej prowincji. 200. Czajcie? Już 200 odcinków. Konnichiwa, Andy des.
zapraszam na 200 odcinek japońskiej prowincji, który to już jest 200. O, oh shit. Okay, go on. Don't be shy. Ale da.